Wszakże to, co macie, trzymajcie. Also das, was ihr habt, haltet fest. Aż przyjdę. Bis ich komme. Mnie się wydaje, że Pan Jezus tutaj, Słowo Boże, tutaj nam wyraźnie kieruje myśli na osobę, która przychodzi, nie na czas. Ich glaube, dass der Herr Jesus, das Wort Gottes, uns mehr hier darauf hinrichtet, auf die Person und nicht auf die Zeit. To jest ten, który się tu przedstawił. Das ist derjenige, der sich vorgestellt hat. I to jest ten, który, gdy był na ziemi, und das ist derjenige, der, als er auf der Erde gewesen ist, cały czas płynęło, znosiło się przed serce Boże upodobanie w tym onym umiłowanym. Durch den alle Zeit vor Gott ein Wohlgefallen gestiegen ist zu Gott. I te słowo, które tu mówi, trzymajcie to. Und dieses Wort, was hier sagt, haltet fest. Wyraźnie wskazuje na pewną społeczność, grupę ludzi. Es weist aus, klar auf eine besondere Art der Gruppe von Menschen, którzy nigdy przed balem kolana swojego nie skłonili. Die niemals bisher die Knie vor dem Herrn gebeugt haben. Ach, vor dem Baal, ja. To są święci Boży. Das sind die Heiligen Gottes. Ta druga grupa ludzi, die zweite Gruppe der Menschen, w tych dwóch aspektach oni zachowują uczynki tego systemu. Sie bewahren die Werke dieses Systems, który kompletnie odrzucił Pana Jezusa. Der völlig den Herrn Jesus verworfen hat. System, który stworzył samo uwielbienie w sobie dla człowieka. Dieses System, was eine Selbstverherrlichung des Menschen geschaffen hat. I ci wszyscy czynią uczynki po to, żeby się przypodobać temu systemowi. Und sie alle tun Werke, um sich diesem System zu gefallen. I tym osobom, którzy prowadzą ich. Und diesen Personen, die sie führen. Ale ci, co zachowują, mają wystarczające, mają tą pełnię wystarczającą. Aber diejenigen, die das Gute bewahren, sie haben diese Fülle, die ausreicht. W których Bóg zauważa tę nieskazitelność i czystość ich życia. In denen der Herr die Unbeflecktheit und Reinheit ihres Lebens wahrnimmt. To jest wystarczające do żywota wiecznego. Und das ist ausreichend für das ewige Leben. I teraz jest to słowo, kto zwycięży, ono ujmuje w sobie tę wielkość i zgrozę tych sił, które są przeciwko tym, co chcą zwyciężyć. Und dieses Wort, wer überwindet, das drückt aus, dass es auch eine Macht, einen Widerstand gibt gegen die, die überwinden möchten. Człowiek by nie mógł tego zwyciężyć. Der Mensch könnte es nicht überwinden. Bo z podłego rodu u świata i wzgardzonego wybrał Bóg. Jeszcze raz. Pierwszy rozdział, wiersz 28. 1 Korinther 1, vers 28. U podłego rodu świata i wzgardzonego wybrał Bóg, owszem, te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczył. Wiersz 29. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Jeśli my będziemy trwać w tych uczynkach, które zgotował Bóg w Chrystusie,
Und wenn wir in diesen Werken, die Gott in Christus bereitet hat, bleiben werden, to ciało się nie chlubi. Dann rühmt sich das Fleisch nicht. Natomiast ta druga strona, która jest przeznaczona na sąd, im Gegensatz dazu die andere Seite, die zum Gericht bereitet ist. Ona się chlubi w swoich, w ludzkich uczynkach. Sie rühmt sich in ihren eigenen menschlichen Werken. By się przypodobać tej głowie, która jest tą osobą i prowadzi ten cały system. Um sich dem Haupt und demjenigen, der das ganze System führt, zu gefallen. I teraz, jak już było wspomniane, zauważamy wyraźną różnicę. Und so wie schon gesagt wurde, bemerken wir einen ausdrücklichen Unterschied. Jak się Pan Jezus w następnym wierszu przedstawia. So wie der Herr Jesus sich im darauf folgenden Vers darstellt. On tu jest pokazany jako ten, który wziął coś od Ojca. Er wird dargestellt als derjenige, der etwas vom Vater empfangen hat. My oczywiście to rozumiemy, że tu chodzi to, co Pan Jezus jako Syn Człowieczy otrzymał od Ojca, jako ten Syn, co tu było wspomniane z Psalmu drugiego. Wir verstehen, dass der Jesus hier als derjenige gesehen wird, als der Sohn des Menschen, wie im Psalm 2 es vorgestellt wurde. Dam ci narody, abyś nimi rządził. Ich gebe dir die Nation, damit du über sie regierst. I teraz widzimy w tym, że my w tym dziedzictwie, które mamy w nim, und jetzt sehen wir, dass wir in diesem Erbe, das wir in ihm haben, również mamy uczestnictwo tego, co on, Pan Jezus, otrzymał od Ojca. Dass wir teilhaben daran, was der Herr Jesus vom Vater empfangen hat. Czyli ta jedność z nim, also die Einheit mit ihm, pozwala nam uczestniczyć w tych wszystkich rzeczach, które będą związane z tą ziemią. Erlaubt uns, in diesen Dingen teilzuhaben, die in Verbindung stehen werden mit der Erde. Te słowo, aż przyjdę, dieses Wort, bis ich komme, ono zapewne, jak tu było wspomniane, było taką Bożą tajemnicą. Es war mit Sicherheit, wie es gesagt wurde, ein gewisses Geheimnis Gottes. Bo ta Boża tajemnica, to czytając Nowy Testament, zauważamy. Denn das Geheimnis Gottes, wenn wir das Neue Testament lesen, dann bemerken wir in Bezug auf das Geheimnis. Była tym resztką izraelskim objawiona. Es war dem Überrest aus Israel offenbart. Jeśli chodzi o Zbawiciela Izraela. Wenn es um den Erlöser Israels geht. Bo ta gwiazda Jakuba, która była w tajemnicy, denn der Stern Jakobs, der in einem Geheimnis war, ona została objawiona i der Stern wurde offenbart. I ta Hanna mogła powiedzieć w tym zrozumieniu, oto jest Zbawiciel. Und Hanna konnte in diesem Verständnis sagen, das ist der Erlöser. I gdybyśmy do tego przyłożyli ten wiersz z Psalmu, że Bóg objawia tajemnice tym, którzy się Go boją, und wenn wir darauf noch anwenden oder hinzufügen den Vers, to widzimy, der, że, dass Gott seine Geheimnisse denen offenbart, die ihn fürchten, to widzimy, że te zasady wierności i poddaństwa, dann sehen wir, dass die Grundsätze der Treue und des Gehorsams, te, które wybitnie żeśmy można oglądać w Panu Jezusie w poddaniu pod wolę Jego, die man ausdrücklich in dem Herrn Jesus sehen kann, wie er sich unterordnet unter den Willen des Vaters. Jeśli one będą cechowały tym, którzy będą cechowały tych, którzy zwyciężą, dass wenn diese Dinge diejenigen charakterisieren werden, die überwinden, to dla tych wierzących w owym czasie, dann gibt es für diese Gläubigen in jener Zeit, jest to w zupełności wystarczające mieć tą nadzieję w tym, aż przyjdę. Dann ist das völlig ausreichend, um eine Hoffnung zu haben, in Bezug auf dieses, das bis er kommt. Bo oni dokładnie wiedzą, kto przychodzi. Denn sie wissen genau, wer kommt. I mają wystarczające podstawy być uważani przez Boga za tych świętych Bożych. Und sie haben genügend
Grundlagen, um sich als solche zu sehen, die Gott annimmt. Przeczytamy Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział 2. Offenbarung 2. Od wiersza 25. Ab Vers 25. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bis Vers 29.